Uwaga, materiał zawiera spoilery. Czołem pracy, mamy poniedziałek rano, pora porozmawiać. A po takim weekendzie można rozmawiać tylko o jednym, drugim sezonie Arkane. Zaczynajmy. No i cóż, no i cóż, trzy lata czekaliśmy na drugi sezon Arkane. Pierwszy jest jednym z najlepiej ocenianych seriali w historii Netflixa. Pojawiały się w ogóle takie głosy, że jest to najlepsza ekranizacja gry wideo ever. Warto było czekać tyle czasu. Warto było, chociaż powiem Ci, że strasznie mi się to dłużyło i sprawiło, że bardzo dużo zapomniałem. Musiałem sobie odświeżyć ten pierwszy sezon, no bo trzy lata, umówmy się, to jest bardzo dużo czasu, dużo zwłaszcza czasu. w świecie seriali czy też filmów, ale no absolutnie było warto. Drugi sezon jest obłędny, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Fabularnie powiem to, co powiedziałem przed filmem w redakcji. Mam kilka uwag, <laughs> mam parę uwag, ale myślę, że do tego sobie przejdziemy. Ja jestem ciekawy, jak Tobie, Łukasz, z perspektywy osoby, która z ligą nie miała nic wspólnego, nic tak naprawdę. Jak Ci się podobał? No właśnie powiem Ci, że podchodziłem jak pies do jeża do tego serialu, właśnie dlatego, że nie znałem zupełnie uniwersum League of Legends. Bałem się, że będę czuł się zagubiony, że będzie zbyt dużo smaczków, które będą dla mnie zupełnie nieczytelne, ale szybko porzuciłem te wszystkie obawy. Okazało się, że domyślam się, że tych smaczków jest oczywiście bardzo dużo w serialu, ale mimo wszystko jest to rzecz na tyle autonomiczna, stojąca na własnych nogach, że można absolutnie wejść w ten świat dwóch miast, jednego bogatego, drugiego biednego, dwóch sióstr, które znajdują się na kursie. I dwóch naukowców, których wynalazek doprowadzi do wielkich przemian i wielkich zagrożeń właśnie dla tych dwóch miast. Więc oglądało mi się bardzo dobrze. Początek drugiego sezonu jest zresztą świetny. Oczywiście e, miasta liżą rany po tym, co wydarzyło się w, w finale pierwszego sezonu. Kiedy Jinx odpaliła rakietnicę i doprowadziła do kilku e, zgonów, no i potem zaczyna się dziać. Początek tej zasadzie trochę opowieść o traumie, o zmaganiach, właśnie ze stratą bliskich osób, ale szybko akcja nabiera tempa. Tak, tak. I tutaj ta cała historia w drugim sezonie została podzielona na trzy akty. Netflix to rozbił tak, żeby nam to dawkować tydzień po tygodniu, co było w sumie okej, okay, chociaż też potrafił, dzięki temu miałem takie lepsze spojrzenie na to wszystko z mhm. e, takiego trochę dystansu. Co do tej jeszcze fabuły. Gry samej, to tak naprawdę ona w samym lolu w zasadzie nie istnieje, więc Arkane tak naprawdę dopiero otworzy tę fabułę tego uniwersum League of Legends i niektóre postacie z serialu trafią do gry już wkrótce według najnowszych przecieków. Ale co do samego se drugiego sezonu, to tak, tak jak mówisz, ten pierwszy akt skupił się na takim. Bardziej rozważaniach metafizycznych, trochę na takim cierpieniu, chociaż powiedziałbym, że drugi się skupił bardziej na cierpieniu, bo miałem okazję oglądać ten drugi akt podczas oficjalnej premiery w kinie. No, cała sala ryczała, no, było naprawdę ciężko. Ale zanim przejdziemy do tego finałowego, Aha. chciałem się dowiedzieć, jak Tobie się podobały te dwa pierwsze. Co sądzisz? W porządku, bardzo dobrze mi się to oglądało, aczkolwiek. Wyczytałem w ogóle w internecie takie głosy, że pojawiają się delikatne krytyki, że jest sporo przeskoków czasowych w ogóle w tym drugim akcie eee, i że to czasem przeszkadza, że te elipsy eee, sprawiają takie wrażenie, że twórcy po prostu chcą, żeby było jak najwięcej akcji, żeby ta akcja pędziła, żeby było mniej miejsca na rozwój postaci, a równie dobrze, można by było z tego zrobić jeszcze spokojnie trzeci sezon, gdyby tylko twórcy chcieli. Tak, i to jest właśnie ta jedna z moich uwag do całego tego sezonu. Wszystko pędzi na łeb na szyję. Jak najszybciej, żeby doprowadzić do tego trzeciego aktu, który też moim zdaniem jest bardzo przyspieszony. Finał jest bardzo, bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Można było to spokojnie rozciągnąć, tak jak mówisz na jeszcze jeden sezon, albo przynajmniej na jeszcze z sześć odcinków. Mhm. Dużo wątków było domykane, mam takie wrażenie, że trochę kolanem, żeby jak najszybciej tylko to zamknąć tę historię, a moim zdaniem ten świat oferuje naprawdę bardzo, bardzo dużo jeszcze pola do opowieści. No ale to chyba jest tak, że chociaż Arkane się kończy, to przeniesienie świata League of Legends na mały ekran, na pole serialowo-filmowe, to się nie kończy. Że na pewno to uniwersum będzie jeszcze rozwijane. Jestem przekonany. Po tak ogromnym sukcesie to tylko głupiec by się nie zdecydował na kontynuację tego w jakikolwiek spin-offie. Zwłaszcza, że no pod sam koniec serialu dostaliśmy takie małe oczko, że Jinx może jednak nie skończyła, tak jak nam się wydaje, żeby tutaj trochę nie spoilować. E, więc tak, tutaj moim zdaniem absolutnie kwestią czasu jest, zanim dostaniemy kolejne spin-offy. To jeszcze porozmawiajmy o tym, jak ten serial wygląda, bo wygląda obłędnie. I myślę, że to właśnie ta strona wizualna zachwycała widzów i widzki na całym świecie. Połączenie animacji trójwymiarowej z klasyczną kreską dało niesamowite rezultaty. Jeżeli dołączymy do tego jeszcze soundtrack, na którym e, miesza się muzyka elektroniczna, hip-hop. To wszystko sprawia, że kiedy na przykład akcja zaczyna pulsować i tempo przyspiesza. Zaczynają się wybuchy, strzelaniny, bijatyki, no to jest zastrzyk adrenaliny dla widzów. Tak, zastrzyk adrenaliny, ale nie tylko, bo w tym trzecim akcie, kiedy dochodzi do sceny tańca, eko i powder, no po prostu coś pięknego. Tak pięknie zrealizowane mam ciarki, jak o tym mówię, bo to naprawdę było przepiękne. Bardzo, bardzo emocjonalna scena zrealizowana w bardzo dobry. I taki oddający serce sposób. Jest przepiękna, jest tań. To jest jeden, jeśli nie najładniejszy serial animowany, jaki widziałem. Absolutnie. Drodzy, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o drugim sezonie Arkane, czy wasze oczy, gałki oczne również zostały roztopione na widok tego, co zobaczyliście w serialu. Kłaniamy się nisko udanego tygodnia. Czołem pracy. You felt it,